rozpoczęły się prace przy budowie drogi dojazdowej do stacji paliw przy PKS Suwałki. Kilkanaście lat zabiegaliśmy o wymianę nawierzchni, informują związkowcy z miejscowego oddziału przewoźnika. I dodają, wszyscy obiecywali, że coś z tym zrobią, a kończyło się, jak zwykle, na obietnicach. Ale tym razem jest inaczej. Związkowcy uważają, że to zasługa jednego radnego sejmiku. Romualda Łączkowskiego, który właśnie kończy swą kadencję i w kolejnym samorządzie nie będzie już pracował, bowiem zdecydował się nie startować w wyborach. Pan Łączkowski przyjechał do nas i widząc, w jak fatalnym stanie jest ta droga, niczego nie obiecał, tylko wziął się za robotę i załatwił środki na jej wymianę. Opowiadają przedstawiciele Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników PKS w Suwałkach. Są na tyle wdzięczni za tę pomoc, że postanowili wystosować do radnego list. I jak to związkowcy mówią, bez owijania w bawełnę. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników PKS w Suwałkach w imieniu pracowników oddziału PKS w Suwałkach pragnie panu gorąco podziękować za zaangażowanie w obronę istnienia naszego oddziału oraz miejsc pracy. Pan jako jeden z nielicznych radnych wojewódzkich potrafił reagować na bezprawne i bezpodstawne działania prezesa zarządu, który wypowiadając się publicznie bądź uchylając się od odpowiedzialności i debaty kompromitował siebie, spółkę, jak i cały urząd. Za wyduszony niemal 1 000 000 zł powstanie wreszcie sensowny dojazd do tutejszej stacji paliw i nowa posadzka w stacji kontroli pojazdów. Te dwie inwestycje poprawią nie tylko wizerunek suwalskiego PKS-u, ale też wpłyną na jego konkurencyjność, zauważają związkowcy pisząc list do Romualda Łączkowskiego. Dodają też, to dzięki panu obie inwestycje zostaną kompleksowo zrealizowane. Dziękujemy panu za konstruktywną krytykę prezesa zarządu. Dziękujemy panu, że nie uległ pan presji własnego środowiska politycznego. Dziękujemy, że godnie nas pan reprezentował. Takie wyrazy wdzięczności to w dzisiejszej rzeczywistości rzadki przypadek. Równie rzadki jak pełna determinacji postępowanie radnego Łączkowskiego.